Gościu tu podpisuje motory, kurwa. Bo nie wiadomo, który jest który. Nie wiem, czy, kurwa, nie wiem, czy to widać na kamerce. No zauważ, jak siedzenia snigowałem. Lamaha. Snigowałem. Co zrobiłeś? Siedzenie na moje snigowane. O kurwa, jasny gwint, ja pierdolę, zgrywa się z kolorem zielonym. No, wiecie, tuning. No, no, to czarne, to przemalne. Ubieraj kaski, gadaj. Ja nic nie gadam. Gadasz, kurwa, sprzedajesz motor. Co zrobiłeś przy nim? Co zrobiłeś przy nim i wszystko. Ja nie umiem. No dobra, nie? No, zajebistego masz. Miałem z tobą gadać, miałem wywiad przeprowadzić Speed by Riderem, sławnym youtuberem, następnym. O, jasny, jasny gwint, kurwa, mać. I po kasku, i po kasku. Jeszcze kopnął mi, kurwa. Z kaskiem, Boże, patrzę. Czekaj, zaraz zobaczysz, co z... O, w mordę. O, kurwa, mać. Skleiły się. Czekaj, to może... go całego człowieka. Oprzyj całkowicie. Oto jest ten motorek pana Pit Bike Ridera. Tak jest, to... Tak. I co? Co tutaj ma zrobione? Ludzie się są zaciekawieni. Co ty tutaj w tym motorze stuningowałeś? Możesz nam powiedzieć, nie? Co? Mam jedną kreskę. Co no. To tak. Począwszy od napędu, jest inne przełożenie. No. Pokażemy ładną, tak, bydlacką zębatkę. Zębatka 43 zęby, z przodu 14. Nie będzie widać niestety. No nie będzie widać. Osłona na amortyzator jest założona. Jest nowa. W silniku ten nowy wałek Z40, który dodaje dwa konie mechaniczne, całe dwa konie. Jeszcze jest, jak to był ten zapłon? Outer Rotor Kit. Outer Rotor Kit, tak. To nie wkleję na tego, na neta. No, możesz powklejać wszystkie te... No, żeby ludzie widzieli, jak to przynajmniej będzie wyglądało w rzeczywistości. Mm-hmm. I za ile kosztuje, nie? Dokładnie. Co następnego tutaj wsadziłeś? Nówka, cylinder. Jest nuwencja, no niestety nie będzie tego widać, no bo jest brudne. Ale no, wierzcie, że jest nówka. Jest nowy. No jeszcze mam paragony, to zdjęcie zrobię, możesz też wleić. No, sześciutko no. Jest, paragony, wszystko jest. Tak. Tłok też nowy, pierścienie, uszczelki oczywiście też. Handbary dorzucasz do motoru? Dorzucę handbary, tak, gratki się dorzucam. Tutaj nawet takie naklejeczki, numerek 67 też dorzucam, nie? Jak ktoś będzie chciał jeździć w zawodach. Ski są założone nowe. Z przodu, z tyłu niestety na razie nie i nie wiem. Z tyłu czekam na dostawę, bo przyjdzie razem z zaworami, znaczy z uszczelniaczami zaworowymi. No bo jest zamontowany licznik motogodzin, czyli stan faktyczny. Nie będzie tego widać na kamerce, ale jest 57,7, a ile miałeś przy remoncie? Przy remoncie było 55,5 motogodziny. No a ogólnie motor ma przyjechane. Na poprzednim liczniku miałem 38 motogodzin. A, bo się zrąbał. I się zrąbał i wymieniłem na nowy. Od razu wymieniłem, nie? Czyli 38 chyba 2 plus teraz jest 50, 57. No. Czyli będzie zaokrąglimy. No, to jest... motogodzin może być, bo jeszcze od nowości nie miałem. To jeszcze z jakieś 10 motogodzin. Ze 100 motogodzin ma motor, nie? 100 motogodzin. No, motor będzie na sprzedaż. Tak. Pod górę tam, nie? No. Motor będzie na sprzedaż szedł, pod górę, no nie? Ponieważ możesz się wytłumaczyć, bo na pewno ludzie będą się pytać. Planuję kupić RCZ-a 140. No, no i dokładnie, no bo tutaj żeby jeszcze on zamierzał właśnie wymienić zawieszenie, nie kalkulowałoby mu się to, nie? Z tyłu zawieszenie, z przodu zawieszenie, chciał jeszcze wymienić sobie na aluminiowy wahacz, no i podliczcie sobie, no, dokładać nie musiałby jeszcze, no, nie opłaca się mu. A zrobił remont, no żeby ktoś już miał gotowego motoru, a nie... Pewny motor rok bez problemu pojeździ. No dokładnie. Nie, że potem ktoś weźmie i ten... Odpali i będzie kopcił, kurwa, i się nie będzie dało jeździć. Tu już jest wszystko porobione, jest po tuningu. Do tego mam... Z tyłu chyba są 4 szprychy urwane, czy tam 5. No. Ale mam nówki szprychy, tak? Tylko trzeba to przepleść. Nie to przepleść, ale spieszyło mi się z jazdą, więc zostawiłem tak jak jest. Ale to lekko koło bije, nie? Dobra, to być ciebie nagrywają. Jest nawet MRF SXF 250. O kurwa, zmyłem. Zaraz się poprawi. Jest, 250. Dobra, 350 był mocniejszy. No. 350 był mocniejszy, nie? Czterosuwie, nie? Czterosuwie, no. No i co, nie? Motorek będzie na sprzedaż, na czym to wystawiasz? Na... Nigdzie na razie nie wystawiasz, nie? Jakby co, zapraszamy na grupę na Facebooku.
I na pewno znajdziecie, będziecie wiedzieć, który to jest Pit Bike Rider. Ewentualnie jest tam post chyba dodany, nie? Był post dodany, że sprzedajesz. No. Tak by co, podpisywać się pod postem. No i ja powiem, motorek godny polecenia jest, porobione wszystko, tylko wsiadać i jeździć, nie? No. Jeszcze przednie zawieszenie, ale to zrobię. No, to już jest, będzie porobione. Jutro się chyba wieczorem za nie wezmę. Olej mam, uszczelniacze mam, wszystko to. Pół godziny na jedną lagę i zawieszenie zrobione. Jak rówka będzie? Za ile to chcesz sprzedać? Bo nie powiedziałeś. 3,5 tysiąca. 3,5 go interesuje. Jest możliwość, raczej nie będzie tego... Raczej negocjacji nie... Nie będzie, bo akurat... Chyba, że na miejscu, nie? Tam to... No chyba, że na miejscu. No dodatków jeszcze jest do motoru, jest trochę tam filtry właśnie, i takie... Filtry, kurde, paliwa, jest. No, dobra, nie? To chyba tyle. Jak będziecie chcieli coś więcej wiedzieć o motorze albo jakieś ten... Zapraszam na grupę, link będzie w opisie. No i pisać do Pit Bike Ridera, nie?